Sędzia Beata Morawiec, sędzia sądu okręgowego w Krakowie właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy, że pod koniec maja będzie Pani przesłuchiwana w prokuraturze w postępowaniu dotyczącym legalności, zasadności i prawidłowości zastosowania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania Pegasus. W jakim charakterze? Dostałam zaproszenie na spotkanie w charakterze świadka. Odebrania moich zeznań w charakterze świadka. Więc y, prawdopodobnie dowiem się tego, że byłam inwigilowana systemem Pegasus. Bo y, to chciałabym doprecyzować, czy ze statusu osoby przesłuchiwanej, no w tym przypadku ma być pani świadkiem, wynika wprost, czy taka osoba była inwigilowana, czy też nie? No, mało prawdopodobne, żeby chodziło o jakiekolwiek inne zagadnienie, chociażby mhm. z tego powodu, że postępowanie toczy się do tej pory, jeżeli chodzi o Pegasusa, w sprawie. Nie przeciwko osobie konkretnej, tylko w sprawie. Więc prokurator gromadzi materiał do tego, aby móc postawić zarzuty konkretnym osobom. W tym momencie osoby, które posiadają istotne dla sprawy wiadomości, są przesłuchiwane w charakterze świadka. Czasem nawet zdarza się, że prokurator przesłuchuje w charakterze świadka przyszłego podejrzanego choć wie doskonale, że jego zeznania potem nie są wykorzystywane, nie mogą być wykorzystane przed sądem. Ale zdecydowanie jako świadków przesłuchuje się pokrzywdzonych, no bo taką rolę procesową na tym etapie postępowania pokrzywdzeni pełnią. Rozumiem, że to pismo od prokuratury dostała pani jako jedna z tych 31 osób, o których mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jako jedna z tych 31 osób, czy kolejna po tych 31, jednej, po 31 osobie. Nie wiem, nie, nie wskazano w tym wezwaniu, którą pozycję że tak powiem na liście zajmuje, jednakże wskazano konkretnie, że będzie to przesłuchanie dotyczyło. Konkretnych okoliczności, czyli między innymi legalności stosowania środków inwigilacji przy pomocy systemu oprogramowania zwanego Pegasus. Więc no, chyba myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, w jakim celu. W związku z tym będę miała przyjemność spotkać się z prokuratorem. Czy pani jest zaskoczona faktem, że wszystko na to wskazuje? Wobec pani stosowano to oprogramowanie? Powiem szczerze, że nie jestem zaskoczona. Czekałam tylko, kiedy się o tym dowiem. Nie jestem zaskoczona, bowiem to wszystko, co działo się od 2017 roku od listopada, w stosunku do mnie świadczyło o tym, że władza wyciągnęła przeciwko mnie wszelkie możliwe będące w jej posiadaniu. Armaty, całą broń. No bo przecież nie tylko odwołano mnie za stanowisko, stanowiska prezesa Sądu Okręgowego, próbowano wszcząć mi, mi postępowanie karne, uchylając mi immunitet, ale nawet przeniesiono mnie z wydziału do wydziału za obietnicę orzekania zgodnie z literą prawa. Więc tak naprawdę, yy, no, miałam podstawy ku temu, by podejrzewać, że yy, i Pegasus był używany w stosunku do mojej osoby. Bo te działania dobrej zmiany w sądownictwie, yy, którym mówiła Pani wyraźne, nie no, zdecydowanie eskalowały ten wspominany przez panią 2017 rok. To jest moment, w którym zostaje Pani odwołana w środku kadencji z funkcji prezesa sądu okręgowego w uzasadnieniu no, rzekome niedopilnowanie innych sędziów, potem sprawa korupcyjna o telefon komórkowy, potem o ekspertyzę, wzięcie 5000 tysięcy za ekspertyzę, której pani rzekomo nie. Nie napisała Pani z tym wszystkim, poszła y, do sądu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze w twarzy dobrej zmiany w sądownictwie i Pani wygrała w obu instancjach. Tak, tak, wygrałam w pierwszej i w drugiej instancji w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych, gdzie za to za oświadczenie to ministra sprawiedliwości na, sto, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w której próbował usadowić mnie jako szefa zorganizowanej grupy przestępczej dyrektorów z apelacji krakowskiej i, apel, i so, innych sądów apelacyjnych i okręgowych. Wygrałam zarówno przed sądem okręgowym w Warszawie, jak i przed sądem apelacyjnym w Warszawie. Jednakże sprawa do dzisiaj nie jest zakończona, bowiem do dzisiaj przed sądem najwyższym nie nadano jeszcze biegu kasacji. Trwa ministra oczywiście Zbigniewa Ziobro, która w sądzie najwyższym czeka już na to rozpoznanie trzy lata. A problem polega na tym, że wylosowano do składu trzech sędziów, z których wszyscy są sędziami powołanymi przez nielegalną Krajową Radę Sądownictwa. Proszę wybaczyć, jeśli to pytanie wyda się pani y, zbyt banalne, ale zastanawiam się, czy osoba, y, która, na, jak już teraz wiemy, no, jest niemalże pewna, że w stosunku do niej. Używany był Pegasus. W czasie korzystania z telefonu komórkowego y, y, miała szansę się zorientować, że coś jest nie tak czasem się słyszy o tym, że osoby, które były podsłuchiwane, potem już po fakcie opowiadają historię o tym, że czasem rozmowy wracają, że niby się rozłączają, wcale się nie rozłączają i tak dalej, i tak dalej. Czy pani zwracała tak, tak. na takie rzeczy uwagę? To znaczy, na początku mi one przeszkadzały, chociaż nie bardzo je utożsamiałam z systemem Pegasus. Mhm. Proszę pamiętać, że nie tylko system Pegasus, ale każdy sposób i wigilacji, czyli ingerencji w nasze telefony, komputery i inne prawda, urządzenia powoduje zakłócenia. No, dopiero jak ujawniono, że no, podejrzewałam po prostu, że pod, podsłuchuje się mnie już wcześniej tylko bardziej konwencjonalnymi środkami. Gdy dowiedziałam się, że pojawił się w dyspozycji ministra sprawiedliwości nowy system pozwalający na inwigilację, pozwalającą nawet na to, że może tym systemem prawda, administrujący zmienić treść moich SMS-ów, treść moich rozmów, treść moich maili, no to zdecydowanie bardziej zaczęłam zwracać uwagę na na to, co dzieje się w telefonie i na moich stronach internetowych. No i powiem szczerze, że zdarzały się takie sytuacje yy, przerywania rozmów, zakłócania rozmów, yy, głuchych telefonów. Zdarzało się też, że odsłuchiwałam drugie, drugi raz tą samą rozmowę, którą yy, przeprowadziłam wcześniej, chociaż rozmówca, z którym rozmawiałam się, już dawno wyłączył. Ale zdarzyło się to tylko raz. Natomiast poza tym no, reagowałam oczywiście, już będąc w miarę świadoma, że chodzi o Pegasusa, no, jak zwykle w sposób trywialny. To znaczy prosiłam panów podsłuchujących, by nie przeszkadzali albo naprawili swoje urządzenia, bo jak już podsłuchują, to niech podsłuchują w sposób taki, żebym ja nie wiedziała, że to robią, albo niech naprawią swoje urządzenia. Ja wiem, że to może było i śmieszne, ale no, nie, nic innego nam w takiej sytuacji nie pozostawało. Pani sędzia, co oni właściwie mogli y, od Pani usłyszeć, co przeczytać w Pani telefonie? Dla nich nic interesującego. Jak byli bardzo ciekawi szczegółów mojego życia, to tak jak powiedziałam, udzielając pierwszego wywiadu panu redaktorowi Sidorowiczowi po moim odwołaniu do Gazety Wyborczej, on też zadał mi to pytanie. Mhm. A nie boi się pani, że oni teraz będą prześwietlać pani życie i będą panią próbować, prawda, atakować. Ja o wiele nie mam nic do ukrycia. Proszę bardzo, jak tak bardzo chcą podsłuchiwać, znać tajniki mojego życia, proszę bardzo. Jest to natomiast z innej strony. Dla mnie bardzo nie w porządku, ponieważ to narusza moją prywatność, to narusza moje poczucie niebezpieczeństwa informacji. Ja nie zawsze chcę, aby rzeczy no, chociażby, no nie wiem, bardzo, pr bardzo prywatne dochodziły do cudzych uszu. Ja nie a poza tym, no, proszę zwrócić uwagę na to, że ja jestem sędzią. W związku z tym też zdarza mi się rozmawiać z kolegami, czasami nawet z tego samego składu, w którym orzekamy, orzekamy w składach wieloosobowych, bo i trzyosobowych, i pięcioosobowych. Zdarza się, że rozmawiamy przez telefon na tematy, które objęte są tajemnicą zawodową, więc jest to z tego punktu widzenia dla mnie najbardziej było i jest dalej najbardziej dolegliwe i, i, i nieprzyjemne. Pani, y, pani, nie chcę powiedzieć, że z dużym luzem, ale może no jednak tak, z luzem. Mówi o tym, że nie jest zaskoczona faktem, że wobec niej stosowany był. Y, był Pegasus. No ale nie wyobrażam sobie, że może to spłynąć po obywatelce, po sędzi. Pani się czuje nie, ofiarą? Nie, nie. Ale oczywiście, że tak. Od początku do końca jestem, że tak powiem, obiektem obiektem... Obiektem różnego rodzaju działań, które mają, nie wiem, doprowadzić do jakiego celu, w pewnym momencie prawdopodobnie do uciszenia mnie. One zmierzały, no bo jakby nie było, to ja pierwsza stanęłam przed kamerami, również państwa stacji, buntując się przeciwko odwołaniu mnie z funkcji prezesa sądu okręgowego. I otwarcie do kamer powiedziałam, że się nie zgadzam z deformą wymiaru sprawiedliwości. Zainicjowało to potem szereg wystąpień, a potem już otwartą, otwartą krytykę działań ministra Ziobry. Myślę, że pan minister zrobił sobie ze mnie takiego, takiego chłopca do bicia, to znaczy byłam dobrym obiektem do tego, żeby mnie atakować, ponieważ nie bardzo miał racjonalne, zasadne, prawdziwe możliwości i sposoby, no to że atakował mnie właśnie w taki sposób, jak fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy rozpoczęcie postępowania karnego opartego na pomówieniach, czy też, prawda, inwigilowanie Pegasusem. Przykre to jest, bardzo oburzające, no i jednak burzy moje poczucie bezpieczeństwa w państwie prawa.